Pracownik Centrali Handlu Zagranicznego Jerzy Strawa został zwerbowany przez przedstawicieli CIA Amerykanów polskiego pochodzenia w 1960 roku. Dostarczał m.in. informacje z dziedziny gospodarki i obronności. Sam obserwował jednostki wojskowe, nawet te ukryte w lasach. Udawał wtedy, że zbiera grzyby lub jagody. Był bardzo drobiazgowy. Na prośbę Amerykanów opisywał rodzaj ogrodzeń, grubości drutu i rozmiary oczek siatki okalającej koszary. Został aresztowany w 1967 roku, osądzony i rozstrzelany. Na ten moment zamilkły u mnie te wszystkie bodźce, mój szereg moralny, który kształtował się przez okres od 1945 roku. Po błyskawicznym procesie Jerzy Strawa zostaje skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i całkowitą konfiskatę mienia. Jednym z dowodów rzeczowych w jego sprawie był wzruszający pamiętnik z podróży po Polsce, pisany m.in. ręką jego kilkuletniej córki, Oli. Kropla krwi. Kolejny odcinek programu Szpiedzy w sobotę o 10 na antenie TVP3 Szczecin. Pokaz ćwiczeń dla seniorów, które usprawnią kręgosłup. Zrób to sam. Rękodzieło w wykonaniu seniorek ze Szczecina. Jak radzić sobie z przeziębieniem, czyli kiedy stosować naturalne metody, a kiedy zgłosić się do lekarza. I interwencja w sprawie firmy Polski Prąd i Gaz, która oszukała w samym tylko Szczecinie 200 osób. Telewizyjny klub Srebrnego Włosa. W sobotę o 20:40 na antenie TVP3 Szczecin.